Wychowankowie Domu Dziecka z Tarnowa Opolskiego poznali zawód reportera. W redakcji Nowej Trybuny Opolskiej dowiedzieli się, jak dziennikarze zdobywają informacje i w jaki sposób przedstawiają je później widzom i czytelnikom. Uczyli się pracy z kamerą i mikrofonem, poznali tajniki studia telewizyjnego, a także wcielili się w rolę prezenterów. Nauka poszła im bardzo sprawnie, więc szybko przeszli od teorii do praktyki. Młodzież postanowiła przeprowadzić pierwszą w swoim życiu sondę uliczną. Wychowankowie zapytali Opolan, z czym kojarzy im się Dzień Dziecka, jakie prezenty dostawali kiedyś z okazji tego święta i jak obchodzą je teraz. Niektóre odpowiedzi były zaskakujące. Jak poszło naszym początkującym reporterom? Materiał wideo przygotowany przez wychowanków Domu Dziecka z Tarnowa Opolskiego będzie można zobaczyć 1 czerwca na portalu nto.pl.